orkiestrze symfonicznej występują dwie grupy instrumentów perkusyjnych. Pierwsza grupa to są kotły, druga grupa to są instrumenty perkusyjne i perkusiści, którzy wykonują tę jakże miłą pracę na tej dużej gamie instrumentów. To jest najbardziej taki, można powiedzieć, spektakularny instrument w grupie instrumentów perkusyjnych. Może ja pokażę, jak to działa. Ten talerz, jeżeli byśmy rozbroili tutaj to trzymanie, to robi się z niego taki właśnie dokładnie identyczny talerz i możemy go zawiesić na statyw i w tej chwili wykorzystać go w zupełnie inny sposób, jako tak zwany talerz wiszący. Albo zmieniając pałki na pałki do werbla, zrobić coś, inny dźwięk całkiem twardszy, wtedy kiedy musimy podkreślać jakiś rytm. Także, jak widać, można bardzo dużo barw na tym osiągnąć. Następny instrument to jest werbel. Można powiedzieć, że to jest taki król tutaj tej sekcji, najważniejszy instrument. Normalnie bęben brzmi tak. A my tu mamy taki dźwięk. Co odróżnia go od różnych innych bębnów, prawda? Chodzi o te sprężyny magiczne. To jest coś takiego, co jest nałożone na membranę, rozciągnięte. I przy pomocy tego mechanizmu włączamy lub wyłączamy, czyli inaczej mówiąc, pokazujemy, że te sprężyny odstają od membrany lub napinamy to i one dochodzą do tej membrany, tworząc taki dokładnie dźwięk, jaki przed chwilą właśnie wydałem. Na wielkim bębnie w orkiestrze raczej straszymy. To jest taki instrument, który ma dać najniższy dźwięk w orkiestrze. Instrumenty, które Państwo widzą, są bardzo duże, ale perkusista musi być przygotowany na różne ewentualności i nosi czasem ze sobą w kieszeni różne niespodzianki. Taką niespodzianką jest na przykład to oto jajo grające, które zawiera w środku albo śrut, albo kaszę, albo ryż. I każdą imprezę można bardzo fajnie rozprowadzić za pomocą takiego jaja, wygrywając różne fajne sambowato-bosanowate utwory i latynosko poprowadzić zabawę.